Witajcie. Kilka dni temu został nagrany materiał na mój temat. Dowiedziałem się o nim, ponieważ Mareczek z Zawiercza, który jest twórcą tego materiału, nagrał to z jakimś swoim znajomym. Oznaczył mnie po prostu, tak? Tutaj dał małpa Maciej Objaśnia, czyli jakby to powiedzieć, podlinkował mój kanał. Więc wszedłem sobie na ten filmik. Wszedłem sobie i co ja widzę? Oczywiście pentagramy tu się pokazują i objaśniają. I muzyka jest taka demoniczna. W tej reakcji, jak to słuchałem, to się okazało i objaśniło, że ten jego kolega jest satanistą. Wcześniej był wierzący. Tak samo ten Mareczek, tak, z Zawiercia. Może to jest tylko nazwa, nie wiem, czy on faktycznie się tak nazywa, nie? Też był kiedyś wierzący, był katolikiem, ale potem obejrzeli sobie filmiki z kanału Śmiem Wątpić i to ich doprowadziło do tego, że w tej chwili jeden jest ateistą, a drugi satanistą, nie? No i tutaj w sposób naukowy próbują mi objaśnić pewne rzeczy. Słuchajcie, w tym materiale powiem, co uczynić, abym ciebie tak konkretnie nie objaśnił, jak ty się tego spodziewasz, ok? Bo oni tutaj w pewnych momentach mówili, o, Maciej objaśniać, na pewno się do tego odniesie, nie? Albo jak mówili swoje świadectwo, o, Maciej się do tego odniesie. Wiecie co? W pewnym momencie tak sobie myślę, ok, może i się do tego odniosę. Ale jak usłyszałem, co mówisz tutaj, gościu, ok? To jest strzał w kolano, tak? Posłuchajmy tego. A jeszcze jedno dodam, że wszystkie te twoje argumenty, że a to w liście do Rzymian napisano z Biblii, ja... Tam widzicie, pentagram był, nie? Jakby co? Co jest? Aha, zjechało mi na dół, sorry. No, tutaj jest pentagram. On się tak pojawia, nie? Co chwilę i muzyka też słyszycie, jaka jest. Dlatego puszczę tylko z minutę, posłuchajcie tego po prostu, co on mówi, nie? Nie będziemy ich nawet brać pod uwagę. Czyli nie będziesz brał pod uwagę tego, jak ci będę pokazywał i objaśniał z Biblii. Czemu uważam, że to jest strzał w kolano? Ponieważ tutaj w tym filmiku także argumentuję to, co mówię Biblią. A ty tworzysz na ten temat ponad dwugodzinny materiał. Dodatkowo, gościu, jak to się mówi, to ty dzwonisz, ok? To ty mnie oznaczyłeś na kanale. Ja wcale nie muszę się do tego odnosić. A ty mówisz, o, nie będziemy się do tego odnosili, jak będziesz cytował Biblię, list do Rzymian i tak dalej. Nie musicie, ok? To ty dzwonisz, gościu. Więc możesz sobie odpuścić, jeżeli chcesz z nami rozmawiać, bo... A może nie chcę. Może akurat tym razem nie objaśnię cię. I tak samo to, że nie chcę ciebie objaśnić, to ciebie już objaśnia, ok? Więc ja potrafię kogoś objaśnić, nawet bez objaśniania. Pokazuję i objaśniam. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.